Czujesz, że twój związek jest w kryzysie i nie wiesz, jak go pokonać? Na tym filmie przedstawię ci, jakie są najczęstsze przyczyny kryzysu i co możesz zrobić, żeby wzmocnić swój związek w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Swoją wiedzę na ten temat opieram na ponad 3000 przeprowadzonych indywidualnych konsultacji, przeczytanych książkach na ten temat liczonych już w setkach i oczywiście rozmaitych badaniach naukowych, które obecnie sam zaczynam prowadzić. Zachęcam, żeby wziąć w nich udział na badania.jakzdobywać.pl. Kryzys w związku prawie nigdy nie pojawia się z dnia na dzień. Najczęściej rodzi się dlatego, że przez dłuższy czas relacja została zaniedbywana przez co najmniej jedną ze stron, partnerzy coraz bardziej się od siebie odsuwali i darzyli się coraz słabszym uczuciem. Albo konflikty i negatywności w związku coraz bardziej się nawarstwiały, przez co z czasem relacja stała się wręcz wroga i spędzanie czasu przestało być przyjemnością. Jedną z najczęstszych przyczyn powstawania kryzysu w związkach jest brak czasu na pielęgnowanie relacji i stopniowe odsuwanie się od siebie. Często dzieje się to samoistnie i wręcz niezauważalnie, kiedy co najmniej jedna ze stron mocno angażuje się w pracy, a po powrocie do domu nie ma czasu na rozmowy czy wspólne wyjścia. Kiedy pojawiają się dzieci, zamiast głębszych rozmów o tym, co się dzieje w życiu każdego z partnerów, rozmowy zaczynają być bardziej rozwiązywaniem problemów i załatwianiem bieżących spraw, przez co z czasem relacja przyjacielska w związku gaśnie, a to ona jest głównym spoiwem, który gwarantuje trwałość związku. Jakich błędów unikać, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji? Codziennie zapewnijcie sobie czas, żeby na luzie porozmawiać o tym, co się dzieje w waszym życiu. Nie raz na tydzień, nie trzy razy w tygodniu, codziennie i to co najmniej przez pół godziny. Czas tylko dla was, czyli bez dzieci, bez telewizora, komputera czy telefonu. Regularnie rozmawiajcie na głębsze tematy. Bądźcie szczerzy odnośnie tego, czego się boicie albo jakie macie zmartwienia. Jakie macie marzenia i plany na przyszłość. Dużo żartujcie, wygłupiajcie się i śmiejcie się ze sobą. Humor to świetny sposób na budowanie więzi. Wspólne aktywności, takie jak uprawianie jakiegoś sportu, czy wspólna nauka, np. tańca czy jogi, też jest świetnym pomysłem. Unikajcie pasywnej rozrywki, czyli oglądania razem telewizji, czy przesiadywania razem z nosami w telefonach. Obejrzenie wspólnie serialu jest ok, pod warunkiem, że oprócz tego macie jeszcze czas, żeby ze sobą porozmawiać. Inną częstą przyczyną kryzysów w związku są powracające konflikty i nawarstwiająca się z czasem wrogość. Czasami partnerzy są tak negatywnie do siebie nastawieni, że nawet najdrobniejsze, niewłaściwe zachowanie jednej ze stron jest powodem kolejnej awantury. Jak wyjść z takiej sytuacji? Przede wszystkim przestań sam atakować partnera, kiedy powie albo zrobi coś nie tak. Kluczem tutaj jest pokonywanie nawyków i uprzedzeń, które już najprawdopodobniej się wytworzyły i teraz są automatyczne, a więc nie masz nad tym pełnej kontroli. Łatwo to zobaczyć, porównując swoje interakcje z partnerem do rozmów z jakąś inną osobą. Gdyby na przykład jakiś twój nowy znajomy spóźnił się 15 minut na spotkanie z tobą, to raczej nie powiedziałbyś mu czegoś w stylu: no jasne, ty wiecznie masz jakieś wymówki, wszystko jest dla siebie ważniejsze, tylko nie ja. A do partnera, zwłaszcza jeśli już pojawiło się wcześniej sporo negatywności między wami, można się właśnie odezwać w takim tonie, jak się okazuje. Pierwszy krok, żeby przejąć kontrolę, to obserwować siebie i łapać się na takich zachowaniach. Przepraszaj swojego partnera, kiedy czujesz, że zareagowałeś zbyt negatywnie. To zawsze chociaż trochę łagodzi atmosferę i przynajmniej daje szansę do autorefleksji także drugiej stronie. Nie reaguj atakiem na atak. To dopiero sztuka. Wiem, że to łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale ta umiejętność może zadecydować o tym, czy twój związek przetrwa. Jeśli twój partner jest negatywny czy wręcz agresywny, zastanów się, skąd się to bierze i spróbuj spokojnie porozmawiać o tym, co go denerwuje, ale nigdy w takiej napiętej, wrogiej atmosferze. Bądź cierpliwy. Zbudowanie takiej wrogości między wami zajęło sporo czasu i niestety powrót do normalności też może trochę zająć. Jeszcze inną przyczyną kryzysów w związkach są spory o rzeczy, które ciągle powracają. Na przykład zależy ci, żeby twój mąż bardziej angażował się w wychowanie dzieci, albo żeby twoja żona wydawała mniej pieniędzy. A jednak mimo uporczywych próśb i rozmów nie udaje wam się dojść do porozumienia. Niektóre spory naprawdę są trudne do rozwiązania, ale to nie znaczy, że muszą zadecydować o być albo nie być waszej relacji. Warto kierować się kilkoma ważnymi zasadami. Nie bądź dyktatorem. Mów o tym, co ci przeszkadza i co chciałbyś zmienić, ale nigdy nie stawiaj żądań ani ultimatum swojemu partnerowi. Chyba że to, czego chcesz, jest ważniejsze od twojej relacji. Pokazanie, że bardzo chciałbyś coś zmienić, ale najbardziej zależy ci na twoim związku, może być kluczowe nie tylko dla przetrwania twojej relacji, ale też dla osiągnięcia celu. Porównaj sobie taki przekaz. Skarbie, marzę o tym, żebyś rzucił palenie. Boję się, że przez to ciężko zachorujesz i wcześniej umrzesz, a ja zostanę sama. Nie wspominając o tym, że cierpi też na tym mocno nasz budżet. Dlatego bardzo bym chciała, żebyś rzucił i nie obrażaj się, jeśli czasami będę do tego wracała.
Ale jeśli tego nie zrobisz, to okej. Nie chcę być żadnym żandarmem, który nad tobą stoi. Chcę być przede wszystkim twoim przyjacielem i wsparciem. W konfliktowych sytuacjach zawsze kieruj się zasadą win-win, czyli skupia się nie tylko na tym, czego ty sam chcesz, ale też na tym, żeby twój partner był zadowolony. W innym przypadku, nawet jeśli osiągniesz to, co chcesz, kosztem niezadowolenia swojego partnera, to cała sytuacja na dłuższą metę może okazać się lose-lose. Na koniec najważniejsza zasada. Zdobądź znacznie więcej wiedzy na temat budowania szczęśliwego związku. Cieszę się, że obejrzałeś ten film i mam nadzieję, że był dla ciebie pomocny i inspirujący, ale nie spodziewaj się, że jedno wideo na YouTubie, nawet najlepsze, uratuje twój związek. Dlatego już teraz zachęcam cię do zapoznania się z moim obszernym kursem Jak budować i naprawiać związek oraz z 30-dniowym treningiem komunikacji online, który się nazywa Doskonałe relacje w 30 dni. Oba te kursy znajdziesz na kursy.jakzdobywać.pl. Jestem ciekawy, co się stało, że trafiłeś na ten film? Czy w twoim związku rzeczywiście jest teraz jakiś kryzys? Jeśli tak, to czy trafiłem z jednym z tych powodów, które opisywałem w filmie? Czy być może jest jakiś inny powód? Będę bardzo wdzięczny, jeśli napiszecie mi o tym w komentarzu. Zobaczymy też odpowiedzi innych ludzi, kto jakie powody tego kryzysu podaje. To będzie, myślę, bardzo cenna dyskusja. Natomiast jeśli chcecie, żeby ten kanał się rozwijał, to zachęcam, żeby pod każdym filmem zawsze zostawić jakiś komentarz. Dzięki temu algorytm YouTube'a będzie promował te filmy i wiedza na temat budowania trwałych związków będzie się szerzyła dalej. A po więcej takich filmów w przyszłości koniecznie subskrybujcie ten kanał i do zobaczenia już wkrótce. Robert Machel.